jadę sobie na pierwszą małą traskę, 120 km od Wrocławia do Kudowy. Moi kumple tam przyjadą na motocyklach, ja motocykla nie posiadam, ale pomyślałem, że wezmę sobie Pajero. Tam jest ponoć fajna knajpka, gdzie dają dobrego dorsza, więc mała wyprawa. Przetestuję furkę. Ale widzę, że już jest słabo, bo nie ma klimatyzacji. No muszę powiedzieć, że jednak to jest bardzo słaby punkt tego samochodu. Super miejscówka tutaj jest, słuchajcie, naprawdę mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Fajnie, co? Szkoda, że w Polsce nie można zjeżdżać sobie z dróg tak po prostu, żeby sobie pojeździć. Chyba ich widziałem, tam gdzieś stoją. O, Sołtys. O, są ich motocykle. Czyli są, dobrze. Kula tam gdzieś u ciebie? Koło nas, no. Dosłownie minuta z domu jest. Masz rzutki wyłowione z tego. Nie, tak, bo to... nie tak nie coś nie jest. Jakiś taki ta paniera taka kurwa. No, że ta panierka wygląda trochę jakby... No, to panierki nie jest. No, ale świeżo łowiono, nie? No i dobra, pstrąg zjedzony. Można wracać do Wrocławia. Fajne widoki tu są. Dobra, zobaczcie ten widoczek, całkiem fajny. Kurde, fajnie jest w górach, muszę się wkręcić w offroad. O, pstrągi, pstrągi, łowisko smażalnia, tam właśnie byłem. Spalona 14. Spalona, właśnie to określa tego pstrąga. Dzień dobry, niedziela rano, pogoda taka, no w nocy padało, ale jest ok. Tam ktoś pisał, czy nie nagrałbym czegoś z samolotu, no to pomyślałem, że pojadę, polatam Cessną 150 i coś nagram. Myślę, że w tym tygodniu w ogóle polecę na śmigłowiec, także będzie trochę lotniczo. Mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko. Furka zatankowana, do tego bezmięsne parówki wieprzowe, można jechać dalej. Jest rozłożona strefa spadochronowa tutaj ewidentnie, będą coś pewnie skakać. Muszę wam powiedzieć, że ja bym chyba nigdy nie skoczył ze spadochronu, jakoś tak się bym bał. Nie chciałbym latać na czymś, co nie ma stałego skrzydła. Ale jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa. To zobaczę jeszcze raz. Może gdzieś się schował. Wiesz co, no ma być o 10, wiesz, za 10 minut ponoć. No, lecą, będą skakać. Tak zwane glebotłuki. Na turbince fajnie. Dobra, sprzęt wyhangarowany. Elegancko. Dobra, lecimy. Trzyma się wszystko kupy? Ledwo się trzyma, ale... Masz?
Dobra. Ale to jest ciasno, to jest nieprawdopodobne. Bikony są włączone. Pal machiną, choć śmigła. Pięknie. Ale pali ładnie. Nie ma co. Believing we're together, that I
też zobaczyć, wiesz, polatane. Z punktu widzenia, jak to innego. Wygląda. No. Nie, wysiadanie i wsiadanie jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o małe lotnictwo. Tak. Dobra, polatane, polatane. Teraz trzeba do dołu. Patrzcie, startuje sobie Cessna. Patrzcie, jakie ma wznoszenie po starcie, jak bombowiec z II wojny.